Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Temat tygodnia, środa, 13 dzień stycznia 2016 roku, a moim gościem w temacie tygodnia jest Tomasz Małachowski, student inżynierii naftowej i gazowniczej Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Strasznie długi ten tytuł, panie Tomaszu, witam serdecznie. Dzień dobry. Używa pan jakiegoś skrótu? AGH chyba tylko, tak? AGH, no i na kierunek INIK. O. Proszę Państwa, dodam jeszcze, dlaczego właśnie dzisiejszy gość i dlaczego właśnie student inżynierii naftowej i gazowniczej, bo studenci AGH z Krakowa pokonali 1000 drużyn z całego świata w międzynarodowym konkursie branży naftowo-gazowniczej, który odbył się, przypomnę, 9 grudnia ubiegłego roku w Budapeszcie. Tak? To był finał tego konkursu. To był finał, a wcześniej, rozumiem, były jakieś eliminacje. Tak, pierwszym etapem było właśnie zarejestrowanie się na stronie konkursu, z czego dokonało właśnie 1114 drużyn, trzyosobowych, wszystkie musiały być trzyosobowe. I po tym nastąpiło 20 dni symulacji takiej przez internet. To była taka gra turowa, w której dostawało się na początku określoną ilość pieniędzy i zarządzało się tym. Trzeba było wykupować badania, trzeba było wykupować wiercenia, trzeba było właśnie dostać się do złóż. I wyeksploatować je w najbardziej efektywny cenowo sposób, żeby po prostu zysk pieniężny był jak największy. Była taka symulacja takiej właśnie firmy wydobywczej, takiej z prawdziwego życia. Czyli jakiś szejk naftowy się wam przyglądał, rozumiem? Tak, Wielki Brat cały czas patrzył właśnie na te wszystkie rankingi. No i 40 najlepszych drużyn z tego pierwszego etapu, który skończyliśmy na drugim miejscu, przechodziło dalej. I drugim etapem był test wiedzy, też przez internet. To polegało na tym, że po prostu siadaliśmy przy komputerze, mieliśmy 2 godziny na 100 pytań, na rozwiązanie właśnie takiego testu, który był naprawdę bardzo przekrojowy, od geologii, geofizyki, od właśnie poszukiwań, przez sam proces wiercenia, przez wszystkie technologie, po samą eksploatację, gdzie naprawdę te zagadnienia nie są proste i każdy jest bardzo rozbudowany, od każdego są tak naprawdę różni specjaliści, więc... Test był naprawdę bardzo mocno przekrojowy. No i 5 najlepszych drużyn, właśnie to też zakończyliśmy, znaczy wynik z quizu sumował się w pewnych proporcjach z wynikiem z tej pierwszej tury. Z quizu byliśmy chyba najlepsi i sumował się wynik tak, że skończyliśmy również oba te etapy na drugim miejscu. I 10 najlepszych drużyn zostało zaproszonych do Budapesztu, z czego 5 najlepszych brało udział w prezentacji na żywo i walczyło właśnie o miejsce na podium. Dodam Państwu, że mistrzowie świata to 3-osobowa drużyna, tak jak wspomniał Pan Tomasz, a wśród tej 3-osobowej drużyny jeszcze była Pani Kinga Borek i Andrzej Rabenda, studenci górnictwa i geologii, również AGH Kraków. Tak, na tym samym wydziale. To jest bliźniaczy kierunek. Andrzej jest na specjalizacji eksploatacji złóż surowców płynnych, czyli po prostu jak to się wydobywa, a Kinga studiuje równoległy kierunek ze mną, ma bardzo, bardzo podobny program studiów. Macie zatem wspólny temat, jak się spotykacie. Tak. Dodam jeszcze, proszę Państwa, że pan Tomasz Małachowski jest oczywiście mieszkańcem Świnoujścia. Tak, zarejestrowany. Efekt tych właśnie Państwa działań, Państwa pracy, drużyny na tym światowym konkursie, to są właśnie między innymi te nagrody. Dosyć skromnie wyglądające zresztą. Tak, to znaczy ta nagroda tutaj po mojej lewej, to jest nagroda właśnie z tej edycji. Ostatniej. Z tej ostatniej edycji, która była drugą edycją dopiero tego konkursu. Jak widać, udało się drugie miejsce zdobyć. Drugie na świecie, proszę tak, zaznaczyć. Tak, drugie na świecie. Ta nagroda, taka prostsza w formie, to jest nagroda z poprzedniego roku, z poprzedniej edycji, w której udało mi się zająć pierwsze miejsce. To również świadczy nie tylko o poziomie drużyny, ale również i o poziomie, wydaje mi się, nauki w AGH w Krakowie. Tak. Zdobyte miejsce, prawda? Tak. Co prawda słyszy się różne głosy nie tyle naszej uczelni, bo AGH ma naprawdę wysoki poziom jako uczelnia. Różne głosy słyszy się o wydziale wśród studentów, wśród absolwentów. Jedni narzekają bardziej, drudzy mniej, inni w ogóle. Ale w moim odczuciu, jak żeśmy po prostu mieliśmy na miejscu jeszcze taki test,
jakby egzamin, powiedzmy, który firma przeprowadzała z nami personalnie, to właśnie test wiedzy jeszcze taki poza tym tamtym drugim etapem na miejscu i po tym teście wiedzy od razu z konkretnej już dziedziny. Ja wziąłem, znaczy myśmy akurat we trójkę wzięli inżynierię złożową. Mhm. Były również rozmowy takie kwalifikacyjne, żeby się zapoznali z nami personalnie. Właśnie jury i nie tylko jury, właśnie ludzie z tej firmy. Panie Tomaszu, wygranie tego konkursu, tego ostatniego, to jest jakieś dla Pana jakaś nobilitacja? Jest to jakieś bardzo wysokie wyróżnienie? Tak myślę, ponieważ właśnie, jeszcze dokończymy się o wydziale właśnie, że tak naprawdę, jak żeśmy porównali wtedy wyniki tego testu z wynikami z innych ludzi z innych uniwersytetów na świecie, z Turcji, z Danii, z Anglii, nie mamy się czego wstydzić tak naprawdę. Nasz poziom nauki stoi na wysokim poziomie. Trzeba tylko chcieć i uzupełniać sobie tą wiedzę, powiedzmy na przykład o angielskie zwroty, czego akurat u nas na uniwersytecie nie ma. A czy jest to nobilitacja? Myślę, że naprawdę dużo. Wydział to docenił. Jesteśmy teraz dość mocno znani na wydziale. No i generalnie to otwiera dużo bramek. Właśnie. Czy już jacyś na przykład Katarczycy zainteresowali się Państwa drużyną? Złożyli jakieś pierwsze propozycje? Katarczycy może jeszcze sami nie składają ofert, ale MOL, znaczy ta firma właśnie, która organizowała ten konkurs MOL Group, oni już są nami zainteresowani jako potencjalnymi przyszłymi pracownikami, bo w ogóle organizują te konkursy co roku, żeby sobie właśnie zbierać kadrę, bo to jest bardzo dynamicznie rozwijająca się firma. Ona teraz wielkością, powiedzmy, dorównuje Orlenowi, ale naprawdę bardzo szybko rośnie. I oni będą aktywnie zainteresowani naszym dalszym rozwojem kariery i żeby nas pozyskać jako pracowników. Ja już właśnie w tamtym roku, po poprzedniej edycji, byłem na praktykach w Budapeszcie, właśnie u wiertników. I w tym roku również dostajemy pewne propozycje. My, jako że jesteśmy jeszcze z Kingą na pierwszym stopniu studiów, to dostaniemy najprawdopodobniej propozycję praktyk albo krótkiego stażu, a Andrzej, on w tym roku kończy magisterkę, to prawdopodobnie dostanie propozycję na półtoraroczny program stażowy. Panie Tomaszu, czy aby zajmować się tak przyziemnymi sprawami jak gaz i nafta, właściwie wydobycie ich, prawda, to trzeba mieć aż akademię skończoną? Trzeba, zdecydowanie. To nie jest prosta sprawa. Znaczy, powiedzmy, jest... No rozumiem, przepraszam, będę słowo geolog, tak, no bo to jest pierwszy człowiek, który w ogóle staje na ziemi i mówi w tym albo w tamtym miejscu odbędą się wiercenia. No ale później? Sam geolog tego nie stwierdza właśnie, że to jest bardzo ważne. Do tego potrzebują jeszcze geofizyków, którzy właśnie przeprowadzą dokładniejsze badania. Tak. Bo geolog się zajmuje skałą, on popatrzy sobie po powierzchni, co tam może wywnioskować, to wywnioskuje, ale to jest bardzo niedokładne. Bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie co do milimetra wykreślić tego, jak to przebiega, same granice między warstwami skał też nie są, powiedzmy, milimetrowe. Dlatego tak tą ziemię dziurawicie, jak szwajcarski ser. Tak, i właśnie to muszą na to spojrzeć geofizycy, a tak naprawdę my z naszym wykształceniem jesteśmy takim połączeniem właśnie tych wszystkich ludzi. Potrafimy właśnie spojrzeć na wyniki badań geologów, geofizyków i patrzymy, w którym miejscu to właśnie nie geolog, ale powiedzmy wiertnik ustala, gdzie wierci, jak wierci, bo to jest naprawdę sztuka przewiercić, powiedzmy, 4 km skały pionowo, później jeszcze, powiedzmy, zrobić odcinek horyzontalny, zakrzywić odwiert i kilometr dalej skończyć wiercenie w poziomie. To jest naprawdę sztuka i sztuką jest eksploatować tak to złoże, żeby go na przykład nie zniszczyć. Co znaczy zniszczyć złoże? Ten gaz czy ropa tryśnie gdzieś zupełnie w innym, nieprzewidywanym kierunku? To się może zdarzyć, tylko powiedzmy to się nazywa erupcja i to po prostu jest nagły skok ciśnienia. I takie coś jak chyba w latach 70. mieliśmy w Karlinie, tak? Przy wydobyciu.
Jak było w Karlinie? Złoża później musiały cały czas palić, bo wybuchł pożar z tego wszystkiego, tak? No ale dobrze, zostawmy, bo jak było w Karlinie, to nie wiem, ale generalnie właśnie złoże każde, gazowo-ropne, albo gazowe, albo ropne, jest podścielane od spodu wodą złożową, bo to jest tak, że jest warstwa, jest taka, może być na przykład, załóżmy takie złoże, że jest czapa gazowa, później jest warstwa ropy i od spodu jest podścielane wodą złożową. I to wszystko zawsze znajduje się około 40 km pod nami? Nie 40, od kilometra teraz do powiedzmy 5-6 maksymalnie. I złoże można zniszczyć, prowadząc zbyt szybką eksploatację, albo złą, na przykład jak się wydobywa ze złej głębokości, bo chodzi o to, żeby właśnie ściągnąć najpierw ropę, później gaz. No i właśnie trzeba prowadzić na odpowiedniej głębokości, bo jeżeli za nisko to zrobimy, to powiedzmy ściągniemy wodę, a wody nie chcemy, wody mamy pod dostatkiem na powierzchni. Właśnie jak zbyt szybką eksploatację prowadzimy, za szybko pompujemy tą ropę, to możemy zawodnić odwiert, czyli właśnie też zaciągniemy tą wodę spod spodu i wtedy odwiert jest już zniszczony i złoże nie nadaje się do dalszej eksploatacji. I tu jest Państwa rola, żeby nie zniszczyć, żeby wydobyć, żeby zgodnie ze sztuką, którą przekazują Wam profesorowie na Akademii, dobrać się do tego złota naszego, tak? Tak, do czarnego złota. Odchodzi się jednak, Panie Tomaszu, od nafty, od gazu, choć patrząc na Świnoujście nie bardzo, zaraz wrócimy na chwilę do gazoportu, ale właśnie, patrzy się bardziej chyba na energetykę jądrową. Znaczy, z energetyką jądrową to, że tak powiem, jedziemy na jednym wózku, bo teraz właśnie lobuje się takie, powiedzmy, że zielone źródła energii, te odnawialne. Prawda jest taka, że dalej to bardzo duża większość, bo powiedzmy z 80-90% nawet, to też zależy od kraju, tak światowo 80% to jest produkcja energii właśnie z kopalin. Jest to w 50% ropa naftowa. Mhm. Ma w tym swój udział również gaz i węgiel. I nie ma póki co alternatywy. Energetyka jądrowa jest moim zdaniem przyszłością, ale dalej będziemy potrzebowali właśnie węglowodorów, ropy, gazu do naprawdę różnych rzeczy, w tym petrochemia na przykład. Bo statków póki co nie wyposażymy w baterie, nie naładujemy ich przy brzegu. Tak samo nie wrzucimy reaktora na każdy statek. Dokładnie. Z wiadomych względów. Więc no one mogą pływać tylko na paliwach kopalnych, a 90% handlu na świecie odbywa się drogą morską. Więc no właśnie. Naprawdę potrzebujemy tego. Jeżeli jesteśmy przy drodze morskiej, właśnie niedaleko, tutaj patrząc na Świnoujski port, znajdują się już dwa duże zbiorniki, które przyjęły w ramach prób pierwszy metan, zostały napełnione. Jak twierdzą fachowcy, wszystko poszło zgodnie z procedurami. Czy właśnie, a często mieszkańcy, zwykli zjadacze chleba, mówią, wszystko fajnie, niech oni nam obiecują, niech oni nam nie ściemniają. Czy możemy czuć się bezpiecznie? To jest główne pytanie, jeżeli chodzi o gaz, Panie Tomaszu. Zdecydowanie przy technologii LNG, czyli przy skroplonym gazie ziemnym, zdecydowanie możemy czuć się bezpieczniej, ponieważ to jest czysty metan. To jest czysty metan doprowadzony do właśnie stanu ciekłego i później regazyfikowany, żeby rurociągami albo cysternami, powiedzmy, pchać go dalej. Tak, pchać go dalej. I on jest jednym z najbezpieczniejszych paliw, jest 100% czysty, nie jest toksyczny. No ale mówimy cały czas i boimy się tych wybuchów, prawda, że może wybuchnąć coś nam raptem. Wyciek jest możliwy, ale generalnie te wielkie zbiorniki, one właśnie mają w sobie ten ciekły metan. I on nie jest pod dużym ciśnieniem, to tak jakbyśmy tam tak naprawdę nalali zimnej wody. Albo ciekłego azotu. Ciekły azot, no co prawda się nie pali. Azot w ogóle jest niepalnym gazem, ale metan w stanie ciekłym też jest niepalny i on nie ma jak się ulotnić. Jeżeli pojawiłby się jakiś wyciek, to naprawdę musiałby zajść niesamowite zbiegi okoliczności, żeby był jakiś duży wybuch. Mhm. Ponieważ jakby ten metan się właśnie ulotnił,
on musiałby stworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową, to jest tam dosyć wąski zakres. Zdaje się, że metanu musi być od 5 do 15%, żeby to była taka eksplozja naprawdę. W innym wypadku to po prostu będzie się palić. I nie ma warunków, żeby właśnie, znaczy nie ma sposobności, żeby zaszły takie warunki, bo to musiałby się ulotnić, musiałby się zebrać, skumulować. I gdzieś w jednym miejscu, rozumiem, tak? W jednym miejscu, taka chmura o odpowiednich właśnie parametrach jeszcze i wtedy zapłon i wtedy mogłoby to wybuchnąć, tylko no wiadomo, mamy tutaj non-stop bryzę, bo jesteśmy właśnie przy morzu. To byłoby rozwiewane, wietrzone i myślę, że to naprawdę musiałaby się stać katastrofa, żeby taki jakiś wyciek był, którego nie dałoby się opanować, powiedzmy, w przeciągu doby, dwóch dób, bo to nie jest, to nie jest instalacja wydobywcza, tylko to jest instalacja użytkowa i tam non-stop nadzór jest. Oni patrzą tam na wszystkie monitory, czy wszystko jest w normie, czy nie ma żadnych wycieków. Jeżeli jest wyciek, to od razu starają się go zlikwidować, a przy takim małym wycieku nie ma żadnego zagrożenia. Widzę, że i wie Pan sporo i w tym temacie, czyli Świnoujskiego gazoportu. Studia rozpoczynał Pan na AGH w Krakowie, myśląc właśnie o tym, że będzie Pan kiedyś pracował w Świnoujskim gazoporcie? Znaczy, słyszałem takie głosy, sugestie, że może znajdę tam pracę, ale generalnie właśnie nasz terminal LNG jest częścią downstreamu, czyli dystrybucji węglowodorów, akurat tutaj gazu. Jednak mnie bardziej interesuje właśnie upstream, czyli sam proces jakby wydobycia, wiercenie i później właśnie eksploatacja złóż, modelowanie złóż, komputerowe modelowanie złóż. A również technologie, które umożliwiają eksploatację. Proszę Pana, już z tego, co na początku Pan powiedział, to słyszę, że tyle tych propozycji jest pracy dla Państwa za granicą, ale zapytam się, czy Polska gazem i naftą stoi przy okazji? Gazem stoi zdecydowanie. Z naftą bym nie szastał liczbami, bo szczerze nie mam pojęcia, ale wiem, że to wydobycie nie... To głównie Podkarpacie? Tak, jeżeli chodzi o naftę, to głównie Podkarpacie, ale generalnie z ropą naftową szału nie ma. Tutaj szału nie ma, a złoża gazowe są i 1/3 konsumpcji, zapotrzebowania na gaz w Polsce zaspokajamy sobie sami. I tutaj pojawia się kwestia tych łupków gazonośnych, oczywiście. Tak. No właśnie tak głośno jeszcze dwa lata temu było o tym, tak. Teraz ucichło wszystko, prawda? Głównie za sprawą naukowców ze Stanów Zjednoczonych, to oni właśnie, tak jak gdyby nam tu ochoty i chęci narobili na ten gaz łupkowy i teraz jest zupełna cisza, prawda? Tak, ale mogę Pan powiedzieć od razu dlaczego, bo Amerykanie, oni teraz przeżywają właśnie ten swój shale boom, czyli ten boom łupkowy, który OPEC próbuje właśnie jakby w ich mniemaniu w zarodku właśnie zdusić, co im nie wychodzi. Oni przeżyli ten boom łupkowy i u nas już dawno zauważono właśnie, że te łupki są zgazowane, że tam jest gaz, tylko łupki mają bardzo niską przepuszczalność, czyli ten gaz po prostu jak się nawet przewierci to w zwykłych złożach ten gaz sam chce płynąć, a w łupkach w ogóle nie chce płynąć. Zauważono zgazowanie i doszli ludzie do wniosku, że skoro u nich to tak działa można to zeszczelinować, wydobyć, to u nas pewnie też, tylko nie wzięto pod uwagę zupełnie innych warunków geologicznych, które są właśnie w Polsce, że te łupki są bardzo, dużo głębiej. Wyższe temperatury, inne zupełnie właśnie właściwości mechaniczne tych łupków są. Czyli wydobycie w Polsce było bardzo drogie, rozumiem, tak? Nawet nie tyle, że drogie, tylko problematyczne, bo ta technologia amerykańska jest nieskuteczna. No więc właśnie. Bo te łupki amerykańskie są kruche, że jakby je uderzyć młotkiem, to one pękną. A te łupki w Polsce są bardziej plastyczne i one raczej, znaczy no nie na taką skalę, że właśnie wziąłbym tutaj i zaczął giąć tą skałę, tylko właśnie ona ma bardziej takie predyspozycje plastyczne. I tutaj właśnie to takie rąbnięcie, żeby ta skała pękła, nie jest skuteczne. I teraz właśnie kwestia jest taka, żeby zmusić te łupki, żeby współpracowały z nami. Mm-hmm.
No ale to już problem jest naukowców, panie Tomaszu, nie nasz i dzisiaj go w dzisiejszym programie na pewno nie rozwiążemy. Nie, ale pracujemy nad tym właśnie z Kingą. Robimy badania naukowe u kierownika Katedry Wiertniczej, pana profesora Wiśniowskiego. Właśnie tym zagadnieniem się zajmujemy i będziemy zajmować. Czy lada moment usłyszę o państwu ponownie, że jakieś światowe odkrycie, czy inne rzeczy? Mam nadzieję, ale z tym trzeba się jeszcze wstrzymać. Pracujecie nad tym, rozumiem. Tak. Jasne. Kiedy kolejny konkurs światowy? Już w marcu, w kwietniu. Właśnie rozumiem, też, że się państwo przygotowujecie. Też właśnie organizowany przez firmę MOL Group, tym razem związany z downstreamem i ekonomią, czyli właśnie powiedzmy, to bardziej oparte na rafinerii, ale to by się też zaliczał nasz terminal, właśnie LNG. Musimy zakasać rękawy i brać się do roboty. Teraz skupiamy się zresztą na tych naszych badaniach. Będziemy starali się wystartować z nimi na konferencji, na razie jednej, i Smith West na naszym uniwersytecie. Zobaczymy, może uda się na innych. No i każdy konkurs następny, myślę, że też podejdziemy do niego z pełną powagą i będziemy starać się osiągnąć. No i życzę sukcesów. Jak kolejny raz spotkamy się w studiu telewizji Świnoujście, żeby ten stół jeszcze kolejnym gadżetem zapełnił się z oczywiście prestiżowego konkursu. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tomasz Małachowski, student trzeciego roku inżynierii naftowej i gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie, był dzisiaj technicznym tematem tygodnia. Serdecznie jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Leszek Wątkowski. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.